jest to wiadomość skierowana do wszystkich. Powtarzam, jest to wiadomość skierowana do wszystkich. W niniejszym chciałem zadać publiczne pytanie do bandyty międzynarodowego, groźnego, sądowniczego Magdalena Druzgała Szczepani-Kaliszewska, lat około 54, niskiego wzrostu, nosi okulary, ma długie włosy. Więc chciałem publicznie się zapytać znanego, groźnego bandyty europejskiego, sądowniczego Magdalena Druzgała Szczepani-Kaliszewska, która już jest 10 lat pracownikiem przestępczej korporacji prywatnej znanej pod nazwą Sąd Rejonowy Wrocław-Krzyki, Wydział Pierwszy Cywilny, Pokój 168, pierwsze piętro. Jest to budynek sądów rejonowych we Wrocławiu, Wrocław, ulica Podwale 28, pierwsze piętro. Powtarzam, Wrocław, ulica Podwale 28, pierwsze piętro. Dlatego chciałem ustalić bezsprzecznie, jaki jest stan zdrowia groźnego bandyty międzynarodowego i przestępcy, kłamcy międzynarodowego, świadomego, cynicznego, wyrachowanego przestępcy i kłamcy międzynarodowego Magdalena Druzgała Szczepani-Kaliszewska. Wrocław, ulica Podwale 28. Jest to pierwsze piętro w tym budynku, czyli Wydział Pierwszy Rejonówka Wrocław-Krzyki. Jaki jest stan zdrowia groźnego bandyty międzynarodowego Magdalena Druzgała Szczepani-Kaliszewska, a szczególnie jej stan zdrowia psychiczny, czyli praca centralnego układu nerwowego, obwodowego układu nerwowego, stan jej krwi, stan limfy, badanie moczu, badanie kału i wszystkie inne szczegółowe, dodatkowe badania. Dlatego powtarzam, że już od dawna chciałbym znać stan zdrowia groźnego bandyty sądowniczego międzynarodowego Magdalena Druzgała Szczepani-Kaliszewska, Wrocław. Ona pochodzi z okolic Dzierżoniów Śląski, Bielawa Pieszyce, więc na tego międzynarodowego bandytę trzeba także uważać w okolicach Dzierżoniów Śląski. No jest tutaj okolice Świdnica, Kamieniec Ząbkowicki. Powtarzam, trzeba uważać na tego groźnego bandytę w okolicach Świdnica, Kamieniec Ząbkowicki, Dzierżoniów Śląski. Dziękuję.